Dobry, dzień dobry, witajcie w nowym vlogu. Odpaliłam aparat. Słuchajcie, mamy dzisiaj sobotę. Jest to pierwsza wolna sobota moja od praktycznie większej części roku. No, sezon makijażowy mi się skończył. No, chyba że, słuchajcie, ja wiem, że są Andrzejki, zaraz będzie pewnie Sylwester, ale u mnie to bywa, słuchajcie, tak, jeśli chodzi o klientki, że klientki na dobrą sprawę zapisują się praktycznie, no, tak tydzień przed imprezą, jeśli chodzi o właśnie o te typowo Andrzejki i Sylwester. No, bo nie wiadomo, tym bardziej teraz, słuchajcie, no nie wiadomo, jaka ta cała sytuacja w naszym kraju będzie. Ja mam nadzieję, że nie porobią już tak, że nas pozamykają i tak dalej, więc no jestem dobrej myśli, a póki co, słuchajcie, dzisiaj od rana działam, sprzątnęłam już, ogarnęłam to, tamtoś mam to i nagrałam, to znaczy nagrałam, nagrywam dla Was test podkładu, który mam dzisiaj na twarzy. Muszę Wam powiedzieć, że naprawdę bardzo mi się podoba. Jest to podkład Znam, bo ostatnio była właśnie promka na Rossmanie, nie wiem, czy jeszcze jest. W każdym razie kupiłam sobie drugie opakowanie mojego ulubionego pudru. Może Wam go już pokażę. Także to jest ten puder, mój ulubiony, słuchajcie. No, jeszcze nigdy, jeszcze mi się nie zdarzyło tak, żeby tak mną puder po prostu zawładnął, że kupiłam drugie opakowanie. Mamy tutaj go 8 gramów i tutaj możecie sobie zastopować i zobaczyć, przeczytać sobie. W każdym razie, no, drugie opakowanie. A podkład, jaki dzisiaj testuję, to jest właśnie o ten podkład. Jeśli chodzi o moje paznokcie, słuchajcie, to French od Gabrysi naprawdę mi się przepięknie trzyma, bardzo ładnie. No, odrost już jest widoczny. Paznokcie też już swoje przeszły, bo jakieś tam uszczerbki mają, no ale to wiecie, robi się w domu, pierze, sprząta, gotuje, więc tak one wyglądają, ale jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolona. Wiem też, że z mojego polecenia kilka z Was, dziewczyn mieszkających tutaj właśnie w okolicy, udało się do Gabrysi i jesteście tak samo zadowolone i zostajecie u niej, także ja się bardzo cieszę. No, ja po tych paznokciach, po tym Frenchu, jak mi odrośnie, to sobie po prostu je sama spiłuję i muszę dać paznokciom odpocząć, bo niestety widzę, że już znowu mi tak jakby coś tam... Może nie, że wiecie, że widzę, że faktycznie coś tam się dzieje, natomiast dobrze by było troszeczkę tym paznokciem odpocząć i zapisałam się już oczywiście, może ja sobie postawię tutaj ten aparat, telefon na chwilę, żeby tak pogadać i zapisałam się właśnie do Gabrysi już na przed świętami, w sensie jakoś chyba 21 grudzień, chyba, nie pamiętam dokładnie, muszę sobie zobaczyć w kalendarz. No, także tak, dopijam sobie jeszcze kawkę. No i uciekam do kuchni. Myślę, dzisiaj obiadu nie robię, z tego względu, że słuchajcie, robimy ognisko. Tak na spontanie, w sumie wczoraj padł pomysł, także nawet nikogo nie zapraszałam, a tym bardziej, że no, chcemy sobie spędzić po prostu rodzinnie tutaj ten czas, a wiem, że na przykład moje siostry w większości są pozajmowane, rodzice pojechali na Śląsk, więc nie ma nawet kogo zaprosić. Także tak, i idę do kuchni, słuchajcie, odpalam termomiksa i robię krem. I tutaj taka właśnie mała informacja, bo słuchajcie, weszłam w posiadanie termomiksa na razie na taki, jakby powiedziałabym, okres próbny. Słuchajcie, w listopadzie teraz zaczynają się raty 0%, jeśli chodzi o właśnie sprzedaż termomiksa. Dużo moich koleżanek wiem, że polowało na te raty, poluje i chce kupić, także bardzo się cieszę, że też nabędą ten sprzęt. Ja muszę Wam powiedzieć, jeśli chodzi o termomiksa, to jest tak. Wyłożyć takie grube pieniądze z po prostu gotówką z ręki, no nie, to jest zdecydowanie za drogie, za drogi sprzęt na nasze możliwości, żeby o tak po prostu wyłożyć. Natomiast na raty to już zupełnie inaczej wygląda i muszę Wam powiedzieć, że tak, ja gdzieś tam ten termomiks przewijał się u moich koleżanek, gdzieś tam na internetach widziałam i faktycznie słyszałam i widziałam tak gdzieś tam przez internet, że faktycznie dużo, dużo, dużo jest bardzo fajnych przepisów. Możemy oszczędzić czas, możemy szybko przygotować posiłek i odkąd, słuchajcie, nabyłam ten termomiks, a jeszcze wcześniej będąc właśnie na prezentacji w Krakowie, na takim pokazie właśnie termomiksa, to
Oglądając tą prezentację, systematycznie wysyłałam mężowi SMS, że kurde, musimy to mieć. Taka była naprawdę takie duże wow, duże zdziwienie i duże pozytywne właśnie takie wrażenia sprawił, jak można szybko, czysto przede wszystkim i tanio zrobić, przykładowo powiedzmy masło. Ja jestem wielką fanką masła i to takiego masła, nie margaryny. No i taka kostka zazwyczaj masła mnie kosztuje 6-7 zł. I takie masło mi starcza przynajmniej, no tak na tydzień. Ja uwielbiam masło do wszystkiego i dużo tego masła daję. I słuchajcie, jakie moje było zdziwienie, jaka oszczędność pieniędzy i czasu, że kiedy możecie sobie sami w 2 minuty zrobić masło za maksymalnie 3 zł, kupując tylko dobrej jakości śmietankę. No, także właśnie zaraz zabiorę Was ze sobą i zrobimy masło. Dobra, tutaj już odpaliłam sprzęt. Słuchajcie, wyszukujemy. O, dobra, teraz mi nawiązało połączenie. No i wpisuję sobie masło. O, czekajcie, bo. Aha, dobra, bo będzie mi tutaj zoomować. Czekajcie, bo się mi łączy z internetem. U mnie ten internet, no niestety, jest troszeczkę słaby. Ten chlebuś, słuchajcie, robiłam. Kurczę, strasznie odbija tu. O, tak, ten chlebuś z ziołami robiłam i on jest po prostu miodzio. Zastanawiam się, czy nie zrobić go jeszcze dzisiaj, bo jest po prostu przepyszny. No i dobra, ja już sobie tutaj połączyłam, wyszukałam, wpisałam po prostu w wyszukiwarkę masło i widzicie, że wyszukało mi 1241 przepisów i ja biorę ten pierwszy po prostu tutaj i tutaj możemy rozpocząć gotowanie. Przy okazji możemy sobie zerknąć na przepis, dokładnie jak to robić, jakie są potrzebne składniki. Plusem w tym sprzęcie, w Thermomixie jest jeszcze to, że na tej platformie właśnie Cookidoo, jak mamy te przepisy, mamy wartości odżywcze. Jeżeli jesteście na diecie, albo właśnie, jak ja to mówię, fit freakami, czyli mierzycie wszystkie pojemności, składniki, liczycie kalorie, no to każdy przepis właśnie na tej platformie Cookidoo jest, słuchajcie, tutaj rozpisany. I tutaj właśnie w tej gramaturze, w tej porcji masła mamy tutaj rozpisaną właśnie wartość kaloryczną i słuchajcie, robię masło. I do tego masła będę potrzebowała w temperaturze pokojowej śmietankę minimum 30%. I ja tutaj mam pół litra właśnie śmietanki 36% z Mlecznej Krainy, którą kupimy w Biedronce i do właśnie zrobienia tego masełka potrzebuję tylko i wyłącznie śmietankę. No i tutaj mamy po kolei przygotowanie. Dobra, ja sobie zrobię to masło. Zrobimy je razem, słuchajcie, żeby... no, przycisłam. No, hello. No i robimy je razem, żebyście... Kurczę. Okej. Okay. Bo monitor jest strasznie jasny i mi po prostu zakłóca tutaj. Dobra, zakładamy motylek. O, w ten tutaj oto sposób. Przechodzimy do kolejnego kroku, załóż dalej i wlewamy śmietankę i plusem jest to, że możemy tutaj ważyć, słuchajcie, odmierzać dokładne porcje, także to jest mega, bardzo fajny, słuchajcie, gadżet dla pani domu i naprawdę szybkie przygotowanie potraw. Wlewam sobie tą śmietankę. O, motylek mi się przewrócił, bo ciśnienie z tego, z kubeczka poszło, bo szczeliłam tak na dobrą sprawę. Dobra, poprawię sobie go. O, o, teraz jest założony, Katarzyno. Ok, wszystko poszło. I krok kolejny, wlany, wlewamy, także szybko Wam tu pokażę. Zakładamy tą miarkę, tylko jeszcze muszę tą końcóweczkę tutaj założyć, żeby mi nie pryskało. I ustawiamy na 1 minutę obroty numer 4. Pięknie. I się robi masło. No i sprawdzamy sobie teraz, czy masełko się zrobiło. W razie potrzeby możemy sobie jeszcze raz przedłużyć o 1 minutkę. O. I mamy masełko, słuchajcie, kwestia po prostu oddzielenia tej właśnie maślanki od masła.
I widzicie, masełko mamy zrobione. Maślankę, słuchajcie, możemy wykorzystać do upieczenia bułeczek. Ja sobie teraz przecedzę masełko przez sitko, uformuję i słuchajcie, z jednej części zrobię sobie dzisiaj z połowy tego masełka, zrobię sobie połowę masełka czosnkowego do ziemniaczków. No i dobra, słuchajcie, masło mam już wyrobione. Przekładam to masło na jakiś talerzyk, pojemniczek i daję do lodówki. I dopiero jak ono mi się... O, mamy masełko. I dopiero jak to masełko zrobi się dużo, dużo twardsze, to wtedy, słuchajcie, rozdzielę sobie na dwie części i zrobię masełko czosnkowe. Także dziewczyny, no kurde. I to, słuchajcie, zaraz się samo umyję. Ja sobie tu pozwolę palcem delikatnie ściągnąć z tej kopystki to masełko i słuchajcie, no idzie do lodówki. Dobra, muszę sobie teraz rękę z tego tłuszczu umyć. No i mamy, słuchajcie, pięknie wyrobione masełko. Kwestia po prostu włożenia go na chwilę do lodówki, żeby nam zrobiło się dużo twardsze ze śmietanki. Także później robimy masełko cząstkowe i zaraz. No i słuchajcie, zaraz nastawię po prostu na mycie Thermomixa. Dobra, słuchajcie, Thermomix mi się myje, a ja jeszcze Wam tu przyszłam pokazać, czym się ostatnio z mężem zajmujemy. Słuchajcie, robimy świece sojowe naturalne, ekologiczne, zapachowe bądź też niezapachowe. I słuchajcie, będą one po prostu na sprzedaż. Właśnie niedługo siądę. Oho, dobra, teraz nie będzie chyba słychać nic. Dobra, Thermomix mi się już umył, więc mogę dokończyć. No, dzisiaj siadam i zamawiam kartoniki, etykietki, wizytóweczki, takie wiecie. I muszę Wam powiedzieć, że w domu tak przepięknie pachnie. Póki co mamy kawę, mamy świerka, który pachnie tak przepięknie choinką, że to jest po prostu masakra. Te białe świeczki to jest taki typowo cozy home, czyli taki totalnie świąteczny. Ciepły, otulający zapach, bo mamy tutaj i korzenny zapach, trochę cynamonu, trochę goździków, wanilii. Po prostu to jest mój ulubiony. Sama palę już, będzie ponad drugi tydzień w pokoju, mi się kończy już wypalać. No i mamy pomarańcze. Tutaj mamy taką jedną na. No, o, w takim szkle bardziej wiecie, okazałem, także taka pierwsza partia i oczywiście zanim te świece powstały, to słuchajcie, tyle razy, co myśmy świece próbowali, odpalali i testowali i eksperymentowali właśnie z proporcjami, no to kupa pieniędzy poszła po prostu, że tak powiem, na marne, na dobrą sprawę i w końcu udało się wstrzelić w idealną ilość zapachu, konsystencję, naprawdę super. Także ja tam mam dwie duże świece, które testowałam przez ostatnie 2 tygodnie, po prostu wypalają się fenomenalnie, przepięknie pachną, zapach jest naprawdę dosyć mocny, ale nie zamulący. Na tym nam zależało. Dlatego właśnie no, takie świece niedługo pewnie pojawią się na moim Instagramie, więc jeżeli lubicie świece właśnie ekologiczne, naturalne, nie nawalone parafiną i chemikaliami, to obserwujcie profil na Instagramie, bo myślę, że naprawdę będzie fajna okazja. Chciałam po prostu zrobić te świece, chcieliśmy po prostu je zrobić typowo tak na taki sezon zimowy, czyli w listopadzie, żeby na święta były. Dobra, także ja uciekam, dokończę wypukać Thermomix i idę trochę na pole, na ogród, bo pięknie słońce, słuchajcie, świeci, zobaczcie sami. W ogrodzie już coraz mniej takich typowo, wiecie, letnich dekoracji na drzewach, to tam już prawie nic nie zostało. Tu już została wycięta ta choinka, o której Wam mówiłam w jakimś tam ostatnim vlogu. Ta choinka tu została wycięta i ta jeszcze najprawdopodobniej zostanie wycięta, bo też coś z nią jest nie tak. Odświeżone już pomalowane płotki, ściągnięty namiot, poprzecinane drzewka, wycięta cała mięta. Kurde, przez przypadek, mimo że chyba skosił całą miętę, która jeszcze się śmiało mogła wytrzymać.
No ale no jesień mamy, tutaj już o to drzewo, które było przepełnione naprawdę orzechem i winogronami, no już straciło liście, natomiast widać jeszcze tutaj, no jeszcze zostało, słuchajcie, tego winogrona na tym drzewie, natomiast już żeśmy dosyć dużo pozbierali, teściowa porobiła soki, my zrobiliśmy wino, w sensie się robi wino, no jest ciepło, kurde, jak na listopad, zaraz, to jest naprawdę ciepło. Halo, jadę właśnie po lękę na tańce w mojej nowej bluzie od Nancy. Muszę Wam powiedzieć, że jest ona zarąbista. Pokazywałam Wam ją na Instagramie wczoraj chyba, czy przedwczoraj, a dzisiaj jeszcze tu tak daję. No i dobra, słuchajcie, tutaj mamy masełko, które zrobiło się właśnie w Thermomixie, już jest twarde. Jak troszeczkę się miększe zacznie robić, to oczywiście pół przedzielę i zrobimy z masełko czosnkowo-ziołowe. A tutaj w tej miseczce mam taki twarożek. I tutaj zrobię taki twarożek. To jest taki zwykły, biały, kremowy, śmietankowy serek. Wciśniemy tutaj tak chyba ze dwa ząbki czosnku. I doleję troszeczkę śmietanki, żeby on był taki bardziej delikatny i będziemy mieli właśnie taki alabzik do ziemniaków pieczonych. Także tutaj wszystko już przyszykowane. Chlebuś, keczupy. Tutaj zrobię później herbatkę, żeby była ciepła herbatka. Także zabieram się za robotę. Postawiłam tutaj ziemniaczki w mundurkach. Obgotuję je tak nie za bardzo. Później podgrzane, jak już będą obgotowane troszeczkę bez soli, bez niczego, zawijam folię aluminiową i podgrzane będą właśnie na ognisku, wiecie, tak przy ognisku. No i będą podawane z tym serkiem takim czosnkowo-ziołowym. Przepyszne. Jedliśmy ostatnio na Krupówkach właśnie takie grule. W sumie to w knajpce z polecenia Madzi. Madzia, pozdrawiam Cię, bo pewnie oglądasz. I tam właśnie pierwszy raz jadłam takie właśnie grule z serkiem takim czosnkowym albo z masełkiem ziołowym. To tam jak kto woli, także coś pysznego. No i oprócz takich ziemniaków gotowanych w mundurkach w folii będą, wiadomo, ziemniaki z ogniska. Dzień dobry wszystkim. No, nie nagrywałam wczoraj. Wczoraj i przedwczoraj w sumie więcej nic. Odpaliliśmy to ognisko, słuchajcie, i tak pięknie nam zleciał dzień, później wieczór, a dzisiaj od rana sprzątałam troszeczkę, ogarnęłam tradycyjnie, przygotowałam śniadanko. Wczoraj na śniadanko rano
W termomiksie bułeczki zrobiłam, także było przepysznie, przepysznie świeżo. Dzisiaj też już jesteśmy po obiedzie i w sumie leżymy sobie teraz z Antosią i oglądamy Księgę Dżungli. Także tutaj chciałam się jeszcze do Was odezwać, żeby właśnie zakończyć tego vloga, żeby co nieco po prostu było tak, jak powinno być. Bo zorientowałam się, że nie nagrałam w ogóle właśnie żadnego końca, zakończenia typowo. Także my sobie teraz leżymy. Włosy, mamo, muszę sobie, słuchajcie, nałożyć jakąś maskę albo olej, także w tle możecie słyszeć bajkę Antosia, skarpety musimy założyć, bo ma zimne stopy. Także ja uciekam, życzę Wam... Kapciaszki się założyłam. Kapciaszki? Tak? A powiedz, gdzie Ty dzisiaj byłaś? Gdzie byliśmy? Na parku. Ale wyciągnij butelkę. Byliśmy... Na cmentarzu. Na cmentarzu my też byliśmy i na placu zabaw. No tak. Mua, moja nóżka. Także my sobie z Antosią teraz odpoczywamy, relaksujemy się. Później... później nie wiem, co będziemy robić. Także... Ja też nie wiem. Tosia też nie wie. Dobra. Buziaczki pozdrawiamy. Pa, pa. Pa, pa. Pa, pa.